Witajcie, dzisiaj chciałem przetestować sterylizator UV firmy AquaL, bo zobaczcie co mi się stało w akwarium. Dzięki panom w Szmielu zostałem namówiony jednak na AquaL, bo jego podobno można podłączyć, a chińskie badziewie no, mogę mieć, ale niekoniecznie używać. No zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce, zabieram się za podłączanie. Tak wygląda zestaw w środku, co prawda jest to zestaw do oczka wodnego, chyba dlatego mamy niezły zapas kabla zasilającego, że możemy spokojnie prąd chyba od sąsiada sobie wziąć. No ale dobrze, podłączamy. Ok, sterylizator zamontowany na wylocie filtra, znaczy zaraz będzie zamontowany, na razie coś tu posztukowałem z rureczkami, zobaczymy jak to się będzie trzymało w szczelności. Filtr zamontowany, działa. No zobaczymy jaki będzie efekt. Na dzień dzisiejszy mamy coś takiego. Zobaczymy za parę dni. Tak wygląda akwarium po 24 godzinach, czyli widać jest postęp. Tak wygląda akwarium po 36 godzinach świecenia lampą UV. Także powiem wam, że woda jest chyba czystsza niż na początku, jak zaraz po tym jak ją wlałem do akwarium. Także z czystym sumieniem mogę polecić. O, takie cudo. No oczywiście no parę złotych kosztuje, ale już nie chciałem nic wylewać do akwarium, żadnej chemii. Postanowiłem zrobić to mniej inwazyjnie. Efekt sami zobaczcie. Moim zdaniem super. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się.